Cześć! Dzisiaj dwa temaciki bardziej filozoficzne niż praktyczne. O czym chciałem dziś powiedzieć? Dzisiaj chciałem powiedzieć coś o pszczółkach i o micie, jaki jest rozpowszechniany z racji tego, że nazywa się przywódczynię roju królową. Ale moim zdaniem, i zaraz wam przedstawię dowody, moim zdaniem w roju pszczelim wcale nie panuje monarchia, a moim zdaniem panuje ustrój demokratyczny, socjalistyczny z silną rolą prezydenta. Dlaczego twierdzę, że królowa nie jest królową? Jest to ustrój demokratyczny, ponieważ to robotnice, czyli pospólstwo, decyduje o tym, która larwa zostanie królową. Jak wiemy, w monarchii król zostaje królem do końca życia. W roju pszczelim tak nie jest. W nowoczesnym pszczelarstwie chce się wymieniać bardzo często matki, bo spada ich produktywność, jakby to nie nazwać, czyli matka składa coraz mniej jajeczek. Jest właśnie taka praktyka pszczelarska, niepopierana przez pszczelarzy, przynajmniej większość, że podcina się matce skrzydełka i taką matkę pszczoły wymieniają. To wystarczy, by matkę wymienić. Więc demokratycznie robotnice, czyli podwładni, zdecydowali o tym, żeby pozbyć się królowej. W monarchii nie jest to właściwie możliwe, więc tak naprawdę to królowa jest na łasce robotnic, a nie robotnice na łasce królowej. Dlatego moim zdaniem to nie jest monarchia. W monarchii to nie pospólstwo decyduje o tym, jaki będzie król. Tutaj decyduje. Oczywiście jak ktoś się ze mną nie zgadza, proszę skomentować. Może zmienię zdanie na ten temat, jaki ustrój panuje w pszczelim roju. Zapraszam do komentowania. Drugi powód, dlaczego uznaję, że pszczeli rój cechuje się demokracją. Królowa serwuje kiełbasę wyborczą. Dlaczego? Królowa cały czas produkuje pewną substancję, którą czują i pobierają robotnice. Dzięki tej substancji robotnice wiedzą, że jest wszystko ok, tak w skrócie. Gdy tej kiełbasy wyborczej zabraknie, wtedy to jest to sygnał, żeby matkę wymienić. Ta substancja nazywa się substancją mateczną. Są to częściowo hormony, które pobierane przez inne pszczoły powodują blokowanie rozwoju jajników u robotnic. Ta substancja wpływa właśnie na zachowanie pszczół, poczucie wspólnoty i dzięki właśnie tej kiełbasie wyborczej nie próbują się stawiać królowej, nie próbują robić nowych mateczników, wymieniać matkę. Jednocześnie ta kiełbasa wyborcza powoduje, że same nie będą miały potomstwa. Nie ma szans, żeby taka robotnica wyprodukowała inną samicę, ale może wyprodukować na przykład trutnia. Jak to by było u ludzi? Przywódca danego kraju rozdawałby wszystkim ludziom substancję, dzięki której by się nie buntowali, i dawałaby ta substancja uczucie szczęścia, spełnienia, przez co robotnicy nie buntowaliby się, ale takim skutkiem ubocznym byłaby bezpłodność. Jak wiemy, państwa socjalistyczne bazowały na tym, że nieważna jest jednostka, tylko ważne jest całe społeczeństwo. Pracujemy na całe społeczeństwo, ale jak sterować indywidualnościami? Mam nadzieję, że żaden przyszły dyktator nie wymyśli czegoś takiego, oczywiście dyktator o poglądach socjalistycznych, że nie wymyśli czegoś takiego, że będzie rozdawał wszystkim jakąś substancję, która będzie dosłownie kastrować ludzi w zamian za to, że będą czuli się dobrze i będą pracować na państwo. Bo jak wiemy, ustroje socjalistyczne nie wychodzą u ludzi, bo tutaj trzeba sterować indywidualnościami, trzeba mieć wpływ na całe społeczeństwo i mieć tą możliwość sterowania nimi na właściwie szeroką skalę, a nawet totalną skalę. Więc jak zabraknie tej kiełbasy wyborczej, czyli tej substancji matecznej, uzależnione robotnice od tej substancji muszą wymienić matkę, żeby miały ten dozownik tej substancji
narkotyzującej. Drugi temat, bardzo, bardzo krótki. Zastanawialiście się, dlaczego pszczoły mają włoski? Szereg z Was powie, że pszczoły po to mają włoski, żeby pyłek mógł się przyczepiać do nich i żeby mogły zapylać kwiaty. Nie, nie, nie. Pszczoły mają po to włoski, żeby owszem, pyłek się przyklejał do nich na zasadzie elektrostatyki, ale żeby ten pyłek później mogły zebrać i użyć do wychowu czerwiu. Pamiętajmy, że dana cecha ma być pozytywna dla organizmu, który tą cechę posiada, a nie dla innego organizmu. Choć właściwie można też powiedzieć, że pszczoły, które nie miałyby włosków, będą powodować, że będzie mniejsze zapylenie kwiatów, przez to będzie mniej w ogóle kwiatów, bo nie będzie nasion, z których mogłyby te rośliny wykiełkować. A później nie będą miały nektaru i nie będą miały z czego zbierać pokarmu, dlatego zostaną wyeliminowane z doboru naturalnego. Jednak moim zdaniem kluczowym jest to, dlaczego pszczoły mają włoski, po to, żeby mogły później zbierać ten pyłek z siebie i formułować pakieciki, a nie po to, żeby roślinom było lepiej. To jest moim zdaniem pozytyw uboczny, jeśli to tak można powiedzieć. Dzięki za oglądnięcie. Zachęcam do dyskusji co do stwierdzenia, jaki ustrój panuje w roju pszczół. Ja nie upieram się przy tym, że to jest ustrój socjalistyczno-demokratyczny, dlatego czekam na wasze komentarze i co wy o tym sądzicie. Czy moje argumenty są odpowiednie, czy nie? Tak nawiasem, założyłem Patronite'a. Pewnie szereg z was wie, do czego on służy. Więc jeśli ktoś chciałby mnie wesprzeć, link do mojego Patronite'a jest w opisie filmu. To wszystko na dzisiaj. Cześć!